Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andec i witam was wszystkich bardzo serdecznie w nowej serii na moim kanale z gry Untitled Goose Game, czyli będziemy, moi drodzy, gęgać, będziemy gęsią. Jakiś czas temu, jak wiecie, był oczywiście symulator pszczoły, wcześniej był Cooking Simulator. Widzę, że jakiś, słuchajcie, dzień w tygodniu u mnie musi być na symulator, bo dobrze się po prostu czuję w symulatorach. Tak więc dzisiaj bierzemy sobie na warsztat naszą gąskę. Słuchajcie, jakiś czas temu, dokładniej chyba w listopadzie, z tego co starałem sobie się teraz przypomnieć, zobaczyłem tę grę u Pogramerki na kanale, także Merciu, jeszcze się uderzyłem. Merciu, pozdrawiam cię bardzo, bardzo mocno i bardzo, bardzo serdecznie. No i słuchajcie, ta gra już chodziła mi od pewnego czasu po głowie i stwierdziłem, że była pszczoła, to będzie i gęś. Także myślę, że bez zbędnych wstępów i bez zbędnych przedłużeń możemy sobie rozpocząć. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wszystko wyglądało, bo dosłownie widziałem, wiecie, takie delikatne skrawki gdzieś tam właśnie u Merki. Bo wiedziałem, że będę chciał w to zagrać, będę chciał to nagrać albo ograć na live'ach, padło na YouTube'a, więc nie oglądałem, bo wiecie, jakoś tak, no chcę to przeżyć sam. Także, moi drodzy, jedziemy. Oczywiście gram też na padzie. O! Mamy trzy różne zapisy. Dobrze, no to myślę, że klasyczny, chociaż ja lubię taki, może taki... Dobra, niech będzie żółty notatnik. Jedziemy. Gra na padzie od Xboxa, także... Nie wiem, wydaje mi się, że to będzie chyba bardziej tak... Naciśnij X, aby gęgać? No. Któż jest X? A tu! Ocie! Co? Undead, undead, undead. Nie, no cudownie. U, jak my się możemy nią świetnie poruszać. Czekajcie, wstrzymaj A, aby biec. A co to za dzwonki, moja droga? W ogóle stwierdziłem też, już wiecie, jak już wiedziałem, że będę nagrywał gąskę, że muszę dla niej koniecznie wynaleźć jakieś imię. Po prostu musi być, więc będzie to gąska Balbinka. Także, moi drodzy, poznajmy wszyscy Balbinkę. Zobaczcie, jaki ma Cooper, jak się ładnie pręży. Jak ona jest po prostu cudowna. Mogę gdzieś w krzaki wleść? Nie mogę w krzaki wleść? Ja chcę w krzaki. No dobra. To idziemy gdzieś. Przytrzymaj LT, aby pochylić się do przodu. Dobra. Przytrzymaj B, aby użyć dzioba. Czy ja mogę tego buta sobie zostawić tam w tym rowie? Czy to nie o to chodzi? A rower też... No, ja chcę Daj mi dzwonek. No daj... Dlaczego to na mnie trąbi? Co? Pochyl się, aby podnieść rzeczy z ziemi. Przytrzymaj LT. No ale... No jak? Przecież to na mnie... Trąbi to na mnie. Ale możemy jakąś puszkę sobie na przykład, proszę bardzo. O! Dobra, a czy możesz w takim stanie biegać? Jezu, jak ona śmiesznie kruczy! Tup. Kocham tę grę. No dobra, ale puść już to. O! Gę. Właśnie, ty dzwonku bezczelny, gdaczysz mi na moją Balbinkę, to proszę bardzo. I dogadaj się. Gęś z dzwonkiem. No dobra. Pochodź, aby powiedzieć... No dobra, czyli możemy sobie jeszcze piłeczkę wziąć, proszę bardzo. To ja sobie to wszystko poskładuję tutaj na razie. A czy my po tej stronie coś... Puść. Czy my po tej stronie coś mamy? Nie mamy nic po tej stronie. A już myślałem, że mogę gdzieś się ukryć w zaloślach, w szuwarach. No dobrze, tutaj chyba raczej nie przejdziemy. Nie chcą nas puścić, naszej Balbinki. Nagdacz na to. Czekajcie. Uwielbiam. Dobrze, gdzieś, słuchajcie, przedzieramy się dalej. O! Trzeba to pewnie otworzyć. No ale tam tego to nie... No nie sięgnę tam. Aha! Czyli jednak. A! Dobra. Jezus, puść. Bardzo ładnie. Była brama, nie ma bramy. Ja mogę... Jezu, ja mogę skrzydłami trzepotać? I pływam jak dostojnie. O, mogę szybciej pływać? A może... Nie.
A możesz się schylić? Możesz. Mam jakiś kocyk. Czy tutaj będą biwakowiczy? Biwakowiczy? Płyń szybciej. Tak, opłyńmy sobie szuwar. Dokładnie Tu nic nie ma, jakiś znajdziek? Słuchajcie, nie wiem, czy w tej grze są jakieś sekrety. Nie mam dlatego... Ała! Czy są jakieś sekrety? Tak, o tym mówiłem. Nie mam dlatego pojęcia właśnie, czy coś tu jest. Ale dobrze, czekajcie, że sobie opłynę z drugiej strony. Tam jest jedzonko! O Boże, jabłuszko tam było takie pyszne. I kanapeczka pewnie pyszna. Możesz ci tu przepłynąć? No niby możesz. Ciekawe, dokąd dopłyniemy. To jakaś rura. Może tu wpłynąć? Nie. Aha, i tu jest dalej coś. No to nie, to słuchajcie, wracamy tam, bo ja nie wiem, czy my mamy tutaj płynąć, czy nie. Tam było jabłko. Ja bym chciał jabłko. Bardzo bym chciał. Bardzo, bardzo, bardzo. Płyń, moja piękna balbinko. Musisz, nie musisz głowy, znaczy dzioba, chować. Dobra, to co, wychodzimy na tą powierzchnię. O, no. Może coś w tym Ja chcę jabłuszko, daj mi jabłuszko. O, no, chciałem jabłuszko. Czy możemy to na piknik? O, proszę bardzo. Ja wam pomogę, jeżeli jesteście w krzaczorach i się ukrywacie przed gąską, to ja wam pomogę, bo chyba mogę. No, weź. O. Proszę bardzo. Zobaczcie, ile macie jedzonka. Docencie fakt, że mogę wszystko zjeść zawsze. I to już by się nie skończyło dobrze. Dobra, nie wiem, czy o to chodziło, ale zaniosłem. Niech będzie. Mam jakiś kran. Mogę? Nie mogę. Kosiarka! Nie możemy nic z kosiarką. Naciśnij, aby wyśledzić listę zadań i elementy sterowania. A! Zadania. Dostań się do ogrodu. Spraw, aby ogrodnik zmógł. Ukradnij klucze ogrodnika. Spraw, aby ogrodnik założył kapelusz przeciwsłoneczny. Grabie wstawię. Grabie sobie w piknik. Czy to jest dobrze napisane? Czy mi się wydaje? Chyba tak. Przynieś i połóż na koc piknikowy. Kanapkę, jabłko, dynię, marchewkę, dżem, termos, radio i... O, to tu jest radio. Czy ja mogę radio? Daj mi radyjko. Ja chcę radyjko. Nie jest radio? No, czemu nie mogę... No trudno. Tu możemy coś... Przytrzymaj RLB, aby powiększyć. A to nie to. No dobrze. Idzie pan ogrodnik. Nie ma mnie tu, nie ma mnie tu. Czy on biegnie? Nie, mam nadzieję, że nie. Szybko. Dobra. Mamy dostać się do ogrodu. Okej. Tu mamy dynię. O cię, panie, jak ona... Dziobem tu. Zostaw nas, zostaw nas, on nas zobaczy. No co za bezczel. Nie będziesz tak pogrywać z naszą gąską. O, i jeszcze przy okazji zmokłeś. Masz za swoje. No, no nie, 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 nie. Szybko po dynie, po dynie. Mam nadzieję, że nas nie zobaczył. Gdzie on jest? Czekajcie. Tam jest. Dam radę, dam radę. Jakie to jest fajne. Słuchajcie, już mi się podoba. No. Dobra. Co tam jeszcze miało być?
marchewkę, dżem, termos, radio i koszyk. Ale to chyba ten koszyk, tak? No, ten koszyk. O, o, no weź, weź do dzioba! Dobra. Od tyłu trzeba, a od tyłu to nie widać. Cyk, 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 cyk. Proszę, proszę. Dobra. Marchewkę, radio, termos i dżem. Okej, okay, to najpierw sobie zrobimy piknik. Trzeba być najedzony, żeby potem planować jak Kevin sam w domu. Balbina sama w ogrodzie. Marchewka. Dobra. Mam marchewkę, cyk. I dżem, termos i radio. Dżem tam chyba widziałem na stoliku. Radio tutaj... Nie patrz się na mnie, tak! Tu gdzieś było jakieś radyjko, widziałem! Chyba, że to jest radio. No. Tylko jak ja mam to... No, to wyżej chcę. O, 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 o! O nie, on nas zobaczy! Na bank! Ja się nam pójdę dookoła, ała! Balbinko! No gdzie zostaw mnie! Nie, ja ci włączę spryskiwanie. I będziesz miał, proszę bardzo. No, idź. Po radio, szybko! Tutaj jest. Aby szybko skręcić pół... A, okej, okay, dobra. Zostaw! No patrzcie jak się bawi, no w ciuciu babę jeden. Nie ma! Ja chcę mieć radyjko na pikniku. Proszę uszanować balbinki i kaczy wybór, tak? Gęsi wybór. No, ale nie myślę, że on to... Ej, nie! No sust... Jak? Ja ci... O nie... O nie! Zabrałeś nasze radyjko! Ty niedobry ty! Puść mnie! Gdzie jest to radio? Tu. A może to trzeba brać... No... Nie to... Nie, to trzeba w ogóle... Trzeba w ogóle wyłączyć! Zostaw nas! Zostaw! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Bo ci je... No ty gadzie! A może wejdę z nim do wody z tym radiem, to się wyłączy? Czekajcie. Jest plan. Mogę? O! Sorka! Nie ma radia. No naprawdę? Zabierasz mi zepsute radio? Ty wredny ogrodniku! Czekajcie. Niech on sobie je tam wniesie. No idź, 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 idź. Hi, 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 hi. Zostaw mnie! No. Jakim... cudem one działa. Przecież one było w wodzie. Do wody. Szybko, Balbinko, do wody. Szybko. Nara. Chyba żartujesz.
Czy on za nami idzie? Nie ma radia, powiedziałem! No co za kre... Jak on mógł mi zabrać dynię? Dobra, mamy radio. To było ciężkie radio. Oddaj mi dynię, no. Gdzie on jest? O, czekajcie, coś będzie robił ze skrzynką. Bo tam trzeba jakoś dostać... O. To zabierzemy mu najpierw dynię. Cicho. Balbinka, damy radę. Kurde, no nie damy rady. Nie damy rady, bo nas cały czas tutaj prześladuje. Cicho. Nie wiem, gdzie on jest. Naprawdę on nam będzie wszystko zabierał po kolei? No chyba nie. Założę kapelusz przeciwsłoneczny, ukradnij klucza ogrodnika, zrób sobie piknik. No przecież na wszystko kradł, ale czubek! Zostaw nas! Jak mu te klucze ukraść? Czekajcie. O, nara! Do widzenia! On mnie zabierze, no zostaw! A czekajcie, czy to się zaliczyło? Zaliczyło się! Chyba, że czekajcie. No, zostaw moje radio! Ja muszę go jakoś zablokować tu. Możemy to jakoś zablokować? Nie możemy go tak zablokować. Czekajcie, a jakby go tak... no patrzcie, co za zawzięty farmer, no! A radijko już nie działało przecież! Grabie wstawię. Jakie grabie wstawię? Mamy tylko to. Tu nie mamy grabków żadnych. No patrzcie, no. Zabrałeś radio, czy nie? No masz szczęście. No, szukaj. A po co mi te worki? Dobra. Daj. Tylko, że on pewnie nas zobaczy zaraz. Tam się kręci. Bo szuka worka. Czy mamy jakieś inne wyjście? No nie mam innego wyjścia. Tędy się chyba nie da zejść. Nie, no nie da się tędy zejść. Kurde! To jest moja dynia! Zostaw! Idę po termos. A co? Do góry. O, cyk. Nie zobaczysz nas! Dobra. Zostawił dżem! Dobra. Daj mi dżem. Ciągowe... No nie, no on szuka tego cementu jednego. To niech szuka! O! No brakuje tylko dyni, no.
Oj, przestań. A założył kapelusz. Ale jaki kapelusz? Gdzie on ma kapelusz w ogóle? Czy ja mogę to jakoś... Nie mogę. Nie, gdzie on ma kapelusz, słuchajcie. Bo tam chyba nie przejdziemy. To jest jakiś młotek. Ale... Gdzie on ma kapelusz? Czy mamy coś? Nie, nie mamy. Grabie wstawię. Chyba, że ja źle czytam, słuchajcie. Nie wiem. Sprawa, by ogrodnik założył kapelusz przeciwsłoneczny. Tylko nie wiem, gdzie jest ten kapelusz. No dobra, nieważne. Co? Kwiatek też ci przeszkadza? Zostaw nas. O, ja chcę dynię. A możemy to odkręcić na przykład? Czekajcie. O! Halo, pani, tam się leje woda! Dawaj mi to. Szybko, szybko! Damy radę! No, 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 no. Mamy piknik. Dobra. Idziemy do stawu. Zobaczcie, o co tu chodzi. Bo ja nie wiem. No, pływaj, moja balbinko piękna. Czy tu coś jest? Nie, no tu nic nie ma. To już ostatnio byłem. Dobra, i gdzie ten, czekajcie, co jeszcze? I ten kapelusz. Z kosiarką nic nie... Aha, przylasz sobie z tym. Pytanie jest takie, gdzie jest kapelusz? No, weź. Pochowamy mu to, wiecie, żeby będzie trochę łatwiej, no bo... O, jeden but tu. A, te grabie! Dobra, Jezus, ja nie widziałem. A gdzie drugi? Biegnij, biegnij z nimi, biegnij szybko! Kurde, widzi nas! Zostaw moje grabki! Nie! Ty wredna bukwo! A co żeś sobie myślał, że się tak poddam bez walki? One są wielkie! No nie! Nagęgam na ciebie! Noż co za jełop! Ja chcę z nim iść dalej. Puść! Daj, daj, daj! No ty dziadu. To ja ci wezmę marchewkę. Halo, mam twoją marchewkę! Goń mnie, goń mnie! Chodź, chodź, chodź! Dobra. Jeszcze to mu włączę, a co? Mogę to jakoś za... Aha. O! Jakby nie miał klucza, to by nie wlazł. Idziemy tyłem. No, dasz radę. Dasz radę. O, widzisz, dasz radę. Gdzie on jest?
Oh shit. Wycofujemy się. Trzeba mu zabrać klucze, słuchajcie. No. Aha, on tu będzie. To czekajcie, zabiorę mu klucz. No nie, dawaj! Zostaw, zostaw. Do stawu, szybko! Do widzenia. I teraz, ha, 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 do widzenia powiedziałem, zostaw naszą balbinkę. Ha, 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 ha. I już tu nie wejdziesz. Tylko pytanie jest, czekajcie... Kradnie mi nie to. Kradnie mi dynię z pikniku. Bezczelny. Ale ty tu nie wejdziesz, nie masz klucza. Co, co, co? Też do spraw, aby ogrodnik znalazł się poza obszarem... O! To zrobimy jakieś dodatkowe zadanie w ogóle. Ale czad. Dobra. Idziemy. No, ja chciałbym to teraz otworzyć jakoś. Czekaj, weź to tu. Czy ja to jakoś otworzyć, czy ja się tam zablokowa... O nie. Jak my możemy przejść teraz? Przepraszam bardzo. I czy my możemy przejść? To jest pytanie. Tu mamy nasz... Tu jest skrót. O, żeż lipa. To ja muszę z tymi grabiami dookoła teraz cisnąć. No, a! Zabieraj to do dzioba. Dobra. Damy radę. Odsuń mnie to. Dobra. No. Ale połóżcie się. O nie. Ale ja nie przejdę z nimi. Idę po klucz. Słuchajcie, idę po klucz. No taki to jest żywot balbinki, moi drodzy. Żywot balbinki. Idę po klucz, otworzę sobie to i pójdę, no bo co? Innej opcji nie widzę. Czekajcie, czy ja dobrze... Gdzie ja w ogóle jestem? Jesus, nie tu. Gdzie ty żeś wypłynęła, balbino? Tu. O, cyk. Mam nadzieję, że te klucze tutaj są. Są. Tylko czy ja... Ja dziobem to otworzę? No nie otworzę. No, połóż te klucze tutaj. Niech on sobie je ma. Halo, panie, pana klucze tam są. Bo ja też nie wejdę. Chodź. Koleś, chodź do mnie. No, nie denerwuj mnie. O, zobacz, masz klucz, no. Masz klucze, patrz, zobacz, klucze. Klucze weź. O, dobra, idzie plewić. To ja sobie z nim poplewię. Otwieraj. Otwieraj, pan. Dobra. No zostaw mnie. Nie wiem, czego on tutaj szuka. Dobra, niech sobie szuka. Dobra, weź sobie szpadel.
do stawu z tym. Szybko. Szybko, szybko! Dobra, mamy to. Spraw, aby ogrodnik założył kapelusz przeciwsłoneczny. Spraw, aby ogrodnik uderzył się młotkiem w kciuk? A to takie w ogóle... No właśnie teraz zauważyłem tą nową pozycję na liście zadań. Czekajcie, bo tu... O. To jest takie dodatkowe, bo jest z gwiazdką. Miałeś się wystraszyć. O. No patrz. Nie ma mnie tu. Proszę bardzo. Dostałeś w kciuka. Zaliczyło się. O! I tu masz kapelusz przeciwsłoneczny. To jest kapelusz, tylko jak go... Jak mu to zrobić, żeby to na niego zadziałało? Słuchajcie, nie wiem co zrobić. Co może sprawić to, żeby założył kapelusz przeciwsłoneczny? Tu mamy taczkę. Taczki nie możemy zrobić nic. No musi być jakoś, nie wiem, albo gorąco, albo jakieś turbo słońce. Chyba, czekajcie, może to się spoza... tutaj. Czy nie? Nie wiem, czy jak tutaj być. Nie, to się musi dać zrobić chyba, słuchajcie, szybciej, dlatego że... To zadanie było jeszcze przed tym wszystkim. O. Tu kaczki mogą być. I gęsi też. Co my tu mamy? Lodówka, ale my nie możemy nic... Znaczy, lodówkę, coś takiego... Lodówkę, słuchajcie, na zewnątrz mamy. Lodówkę w ścianie, tak, tak. Mogę coś tu, nie mogę nic tu zrobić. Kurczę, jak sprawić, żeby on to założył na łeb? Gdzie pan jest? Nie wiem, gdzie on jest. Ogrodnik mi zaginął, słuchajcie. Halo. Halo, panie ogrodniku. Idzie. Aha, zabrał mi słoik z piknika. No, no co za... Jak zrobić, żeby on... A może tutaj coś, jakoś, gdzieś, nie? Aha, idzie po tom. Po ten znacznik. Proszę to ściągnąć! Ściągaj to! Ściągaj to! Nie wiem, jak to zrobić. Słuchajcie, nie wiem, nie mam pomysłu, nie mam żadnej alternatywy. A ten kubek możesz też? Możesz. Nie wiem, nie wpadłem na to jeszcze, nie wiem. To wiecie co? Ewentualnie... Zakończymy sobie teraz, bo i tak słuchajcie, już mamy poza czasem antenowym to wszystko. A ja to zrobię w kolejnym odcinku i mam nadzieję, że to się jakoś zapisuje. Opcje, nie tu. Znów. Mam nadzieję. Także moi drodzy, zadanie z kapeluszem sobie zrobimy w kolejnym odcinku. Natomiast ja wam dziękuję za dzisiaj. Dajcie znać, czy wam się seria z gęsi podoba.
Lofki, kiski, besoski. Bo dziękuję was bardzo serdecznie i mocno. I słyszymy się niebawem w kolejnym odcinku. Tak więc trzymajcie się, cześć, no i pa!